Witam Was bardzo serdecznie na kanale Skrapka. Dzisiaj będzie wynik gruszowania, kolejne gruszowanie, a przy okazji przedstawię Wam papiery z kraftowej przystani DG jeszcze w temacie Halloween. Witajcie kochani, bardzo serdecznie witam powracających widzów, którzy są na moim kanale od lat. Tych, którzy są od kilku miesięcy i tych, którzy są od wczoraj. I oczywiście witam wszystkich nowych widzów. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to serdecznie zapraszam do subskrybowania, jeżeli Wam się spodoba. Na kanale jest tyle treści, że myślę, że na pewno trafię w Wasz gust, choć po części. Także serdecznie Was zapraszam. Na moim kanale pokazuję moją miłość do papieru. Dodatkowo mam sklep internetowy i prowadzę warsztaty artystyczne, głównie stworzenia albumów na zdjęcia. Także serdecznie zapraszam na stronę www.skrapkate.pl. A dzisiaj ostatni już projekt halloweenowy i powiem Wam, że troszeczkę spóźniłam się z tą kolekcją, ponieważ powinnam pokazać ją wcześniej, ale po prostu nie miałam kiedy. Mam nadzieję, że jeszcze zdążycie z nią się zapoznać i zdążycie ewentualnie zakupić, jeśli Wam się spodoba. Słuchajcie, to jest kolekcja z kraftowej przystani. Tu macie wszystkie informacje. Możecie sobie dać pauzę, przeczytać. I dostałam tutaj właśnie od właścicielki. Tu jest akurat projekt Zuzy, ale to jest córka. Także tu są wszystkie informacje. Natomiast projekt papierów DG jest inny niż wszystkie, to na pewno. I dlatego bardzo mi zależało na tym, żeby Wam to pokazać, bo w ogóle halloweenowych rzeczy jest mało na rynku, a już takich w tych kolorach to też mi się wydaje mniej. Także tak jak mówię, tutaj też sobie możecie przybliżyć, poczytać. Słuchajcie, ja dostałam te papiery w prezencie i tutaj, żeby Wam też pokazać. Dlatego ja ich nie drukowałam, ale wydaje mi się, że to jest druk na, słuchajcie, drukarce atramentowej. Nie jestem pewna, ale jest mega matowy, więc jakby tak mi się wydaje. Ale pokażę Wam szybciutko, pokażę Wam, jak wyglądają te papiery. Powiem Wam, że to jest taki troszeczkę, troszkę papier dla wszystkiego. To mi się mega podoba. Nie połączyłam tego w taki sposób. Taka krata tutaj jest po prostu zupełnie inne spojrzenie na papiery do Halloweenu. I tak zobaczycie, są właśnie papiery bardziej takie creepy, bardziej takie krwiste, ale też bardziej takie jesienne, tak jak na przykład tutaj, gdzie się te dynki przebijają. Są takie bardziej mroczne i bardziej wesołe. I zaraz pokażę Wam też grafiki. I dzisiaj tematem naszego gruszowania nie będzie Halloween, bo ja wiem, że to jest temat dla Was raczej odległy, dla niektórych z Was, więc nie chcę tutaj ograniczać nikogo. Fajnie tutaj to wygląda, zobaczcie, takie lekko rozmyte, bardzo ciekawe. Ale właśnie bardziej byśmy poszli w kolorystykę i zróbmy sobie temat po prostu jesień. To może być Halloween, to może być po prostu jesienna, to mogą być kolory jesieni. Tutaj dowolnie. I także projekt też może być różny. Ja dobrze robię oczywiście kartki, bo będzie mi najprościej, najszybciej. No w takiej inspiracji najlepiej mi kartki robić, czy pudełeczka, czy takie rzeczy. Ale dzisiaj zrobimy sobie kartkę, bo chciałabym właśnie troszeczkę tutaj wykorzystać te takie zestawienia. Czyli mamy właśnie grafiki, dodać tło. Grafiki z tłem i chciałabym się może tym troszeczkę pobawić i wypróbować sobie któreś właśnie z tych grafik. Tutaj mamy grafiki luźne i tak możecie zauważyć, niektóre grafiki się powtarzają z kolekcjami, które już są na rynku, ale być może nie wiecie, ale grafiki są kupowane przez firmy z różnych stoków i one się mogą po prostu powtarzać, nie ma w tym nic dziwnego. Każdy ma prawo taką grafikę kupić i wykorzystać w swojej kolekcji. Natomiast tu jest też dużo grafik nowych, których jakby nie ma na rynku. Te żaby są takie fajne, ciekawe, zupełnie inne. Tutaj jest taka fajna, trochę gotycka postać. No i tu mamy takie fajne poprzebierane szkieleciki. Tutaj troszkę bardziej creepy, takie, wiecie, trochę uderzające właśnie w temat śmierci. Tu mamy takie typowo halloweenowe, takie wiecie, wow, ale niektórzy takie lubią. No i tu mamy takie troszeczkę trick or treat, czyli cukierka albo psikus, czyli tak jakby bardziej w wesoło, smakowitym klimacie. No i jeszcze różyczki, słuchajcie, żeby sobie zrobić. I tutaj właśnie chciałabym to wykorzystać, ponieważ tutaj jest napisane, nie wiem, czy to widzicie, buduj warstwy. I one są właśnie tak zaprojektowane, że mamy tutaj różne warstwy, które możemy nakładać sobie na ten. Także ciekawe to jest. Tak się tego zastanawiam teraz,
chyba są no musimy to zbadać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. W każdym razie pokażę Wam dzisiaj taki projekt właśnie w kolorach jesieni, także wybierzemy sobie któreś takie grafiki z pomarańczowo, gdzieś tam właśnie fioletowe też, a po papiery oczywiście zapraszam Was do Kraftowej Przystani. Wszystkie informacje tam mieliście na wstępie, także ja sobie tylko to powycinam, przygotuję, oczywiście przygotuję Wam już jakąś tam bazę sobie, chociaż bazę ja odcinam na koniec, ale przygotuję na tyle, żebyście nie musieli tu siedzieć, patrzeć jak ja wycinam i złożymy sobie jakieś fajne, proste karteczki halloweenowe, które albo możecie wysłać, albo możecie po prostu sobie powiesić na ścianie, albo wsadzić sobie do segregatora i po prostu mieć taką swoją próbkę twórczą, albo możecie też włożyć do albumu, jako matę, taką kartkę, po prostu bez tyłu, a z tyłu wrzucić zdjęcie, też będzie fajnie. Także zaraz wracam. Trochę sobie tu już przygotowałam rzeczy, wycięłam te kwiaty pomarańczowe i tu mam te kwiaty i tutaj jest taka sytuacja, że te dwa tutaj, to plus to, to jest ten właśnie trójwymiar, zaraz sobie go zrobimy. Do tego jeszcze docięłam dwa kwiaty, żeby jeszcze to uzupełnić. Widziałam sobie tą fajną czarownicę, która taka właśnie cukierkowa jest i tutaj mam jej miotłę. I zobaczymy, jak my to sobie to poukładamy. Może zrobimy to tak i na kwiatach. W każdym razie tło zrobiłam to pod nią. Oczywiście jeszcze musimy bazowy, żeby troszeczkę tutaj podbić. I to będzie to tło główne, ale tak myślę sobie, czy nie fioletowe zrobić te tutaj podbitki. Bo to jest takie, wiecie, powiem Wam, że dla mnie papiery Digi, ja nie pracuję na papierach Digi. Przede wszystkim dlatego, że nie mam drukarki odpowiedniej. A po drugie, one są specyficzne i to trzeba po prostu lubić, to się musi podobać. Ja głównie robię albumy, więc do albumów mi to kompletnie, ja nie, no jakoś mi to nie gra do albumów, w sensie takim, że nie wiem, może ten konkretny wydruk jest zawsze troszeczkę inny, nie wiem. Ale bardzo mi się podobają. I właśnie kartki, czekajcie, jeszcze muszę dociąć. I kartki, słuchajcie, właśnie jak najbardziej, nie, ja mówię, ja nie robię, ale może bym miała tą drukarkę, to tak, ale wiecie, no jakoś tak, nie wiem, mam tyle tego wszystkiego jest na rynku, że jakoś tak nie sięgam po to Digi. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że osoby, które na przykład robią na sprzedaż, no to no jest troszkę łatwiej, tak? Bo sobie, wiecie, wydrukujecie papier, który potrzebujecie, więc to jest bardzo fajne. Ja myślę, że to jest właśnie tak jak z tym niebem. Jest dużo po mieście wiele gwiazd, także i na papiery Digi jest miejsce u nas, i na papiery normalne. Ale właśnie tym Wam chciałam tutaj zaprezentować. I teraz sobie tylko jeszcze za każdym razem, jak kończę wycinać, to zawsze sobie jeszcze przytuszuję, żeby tych tutaj białych nie było miejsc. Ja tuszuję w 90% vintage photo, bo jakoś tak się już przyzwyczaiłam i to jest takie właśnie wiecie, stworzenie takiego już lekko vintage'owego looku, czyli takie lekko pożółcenie brzegów papieru, no bo papier sam sobie po latach się po prostu gdzieś tam żółknie. No i takie, ja to zawsze mówię, zamknięcie. W każdym razie tutaj sobie właśnie postanowiłam wybrać tą wersję taką bardziej dziecięcą, bym powiedziała, no bo to są takie bardziej, wiecie, to nie wiem, czy to jest AI, czy nie, już nawet się nie za bardzo nie kuszę, żeby to szukać tego. W każdym razie taki bardziej kartka raczej dla dziecka mi się tutaj kojarzy, w sensie taka, wiecie, jakaś urodzinowa dla dziewczynki, halloweenowej, albo po prostu pozdrowienia dla jakichś takich młodszych, może, chociaż nie wiem, to zależy, jakoś tak mi się tutaj bardziej z tym kojarzy. Dlatego tak myślałam właśnie, żeby fiolet. Widzicie, ja takie rzeczy to kupuję w Actionie, bo nie używam tego jakoś mega bardzo często. No i ten fiolecik myślę, że jakby był tutaj. Zobaczymy, może pomarańczy jednak wejdzie. Muszę sobie tutaj po prostu zobaczyć, gdzie taki bardziej. Pomarańcz byłby troszeczkę lepszy, tylko że nie wiem, czy ja jeszcze pomarańcz mam w sumie. O, mam jeszcze dobrze. Już pomarańcz używałam, także dobra, weźmiemy sobie ten pomarańcz, kurczę, jak włożyłam całego, że tak włożyłam tutaj luzem, jeżeli go gdzieś mam, ale może go włożyłam luzem do mojego stojaka, raczej wieszaka na papiery. No ale dobra, weźmiemy sobie podbitkę pomarańczową, to może by było czarną, ale ponieważ to tło jest czarne, to ja myślę, że jednak pomarańczowa podbitka będzie lepsza. Dobra, po raz kolejny sobie nie odetkałam mojego kleju.
A ten mi też jest odetkany, to może spróbujemy tym. I podklejam sobie po prostu ten kawałek na pomarańczowy podkład. Tu jest akurat wydrukowane na grubym papierze, więc sobie tutaj nie martwię się tym, że będzie gdzieś tam mi pochłonie klej. Mam klej ten zakrzona, on jest dość gęsty, więc tam nie ma z tym problemów. Mogę znaleźć mojej halloweenowej kości, powiem szczerze. Nie wiem, gdzie ona jest. Czemu jej tutaj nie mogę znaleźć. Ale pewnie z nią gdzieś wyjechałam i już z nią nie wróciłam. No już tu, gdzieś tu jest moja halloweenowa kość. Okej. No i oczywiście teraz sobie muszę zrobić to ręcznie. Muszę zrobić sobie to ręcznie, bo nie chcę wyciągać dużej tablicy. A tutaj troszeczkę ten papier jest łatwy do cięcia, bo ma takie delikatne kreseczki. I one po prostu w tych kreseczkach można ciąć i to będzie w miarę proste. Ja tutaj zjechałam z kreseczki ewidentnie. I teraz tak. Ja się tak sobie myślę, żeby ją może zrobić tutaj w ten sposób, żeby ona może była tak, bo na początku myślałam, żeby ją tutaj dać te kwiaty, ale teraz sobie, a nie, no bo ja chcę trójwymiarowe te kwiaty, dobra. Więc tak, czy ja ją chcę na płasko? Chyba tak, bo damy ją na płasko, a potem zrobimy sobie trójwymiar, chociaż tu może by było dać, słuchajcie, na już na jakieś trójwymiarowe i potem budować kompozycję. Ale wiecie, że ja ostatnio od lat już jestem na kartkach Clean and Simple, się zatrzymałam, więc tutaj nie będę kombinować. Jedyne, co na pewno zrobię, to oczywiście przytuszuję. Po pierwsze, żeby troszkę tą biel zgasić tych pajęczyn, troszkę, żeby ściemnić ten pomarańcz, bo on nie był też taki jaskrawy. Zobaczcie, ona się od razu inaczej to prezentuje, jak one są tutaj podtuszowane. Już tutaj to są takie właśnie pożółkłe. To wygląda zupełnie inaczej to wygląda. Teraz sobie zrobimy. Tutaj ja bym poszła właśnie w tą stronę troszkę delikatnie. Tak. Tutaj, że może było widać. Nie wiem, czy to za oko jest. Mam nadzieję, że nie znaczy nic złego. Wiecie, jak nie wiemy, co to znaczy, to jest zawsze ryzykowne, nie? Nie wiem, czy to nie jest coś złego. No, ale chyba nie, no. I tutaj sobie nawet na przykład tą. Dobra, więc tak, ja sobie tak tą przykleję sobie z boczku. I teraz jak ja przyklejam kompozycję, to zawsze robię tylko tak, wiecie, na środek. Nie bawię się w takie przyklejanie idealne. Bo zawsze ten drugi wymiar się sam robi po prostu. Tutaj bym chyba przykleiła tą na tą. Mówię, ja pracuję dużo na birmacie, dlatego że prowadzę warsztaty, a birmata jest łatwiejsza w cięciu dla osób, które ode mnie zestaw biorą. Ja nie przycinam sama birmaty, dlatego że dużo jednak osób z moich warsztatów sobie robi bazę i jednak twórczo podchodzi do tego i sobie czasem zmieniają na przykład rozmiary i tak dalej. I wtedy lepiej właśnie, jak ona jest miękka do cięcia, żeby nie robić komuś problemu. I żeby nie musiał tektury ciąć na przykład takim trymerem zwykłym, bo to jest bardzo trudne, więc ja raczej pracuję na birmacie. Też nie birmaty mam po prostu sporo. Nie to, że nie lubię pianek, bo są ok. Chociaż słyszałam ostatnimi czasy, że i pianki potrafią się po jakimś czasie odklejać. Birmata no chyba raczej nie ma takiej możliwości, bo to jednak jest klej nitrowigatorski nakładany, a nie jakiś klej, o którym nie wiemy, co tam jest. Aczkolwiek ja lubię pianki. Mać jakieś sprawdzone pianki, to ja myślę, że warto. I teraz tak, tu sobie przykleimy ten trójwymiar, który już nam tutaj dziewczyny z przystani przygotowały. Tutaj sobie nakleimy też tą różyczkę. O, choroba! Choroba.
Łóżeczkę i teraz tutaj tak. Dobra. I teraz tak, mamy tylko tektury wymiaru, więc teraz sobie możemy spróbować poukładać jakieś fajne dodatkowe graficzki. To może sobie tak jakoś troszkę w środek weźmiemy. Słuchajcie, troszkę to podsunęłam już pod ten klej, który to był. Chyba nawet nie będę dalej kleić. Ona sobie tak odstaje, a trzyma się pod tą różyczką, więc jest ok. I teraz tak, właśnie, chciałam tą przykleić. Bo ona by była fajna. Może ją przykleić gdzieś jakoś tak. Nie, no, ona musiałaby być gdzieś tutaj. Więc tutaj musi być też na piance, ale tą piankę przykleję tutaj na tym, na tej, czy to trochę to przybliżę może. Mam nadzieję, że to mi się nie zmieni, bo czasem się to odsuwa z powrotem. Nie wiem, czego to też zależy, ale może mi się nie zdąży to odsunąć, zanim nie skończymy tej kartki. I tutaj sobie przyklejam tak. Ups. Tak, tutaj sobie ją przykleimy w ten sposób. Może troszeczkę ją przesuniemy w lewo. Napisik sobie już też wycięłam? Nie wycięłam. Wycinałam, ale teraz ją zrobiłam, to nie wiem. Wycięłam sobie chyba Sweet Halloween, ale chyba go odłożyłam. Chyba go odłożyłam i nie wiem gdzie. Super, bo napisy też tutaj są, słuchajcie. Tylko one są właśnie na tych papierach z grafikami. Dobra, teraz to znajdę. Napis będzie i tak tutaj. Ale tutaj jeszcze właśnie myślałam o takim cukiereczku jeszcze jednym. I babeczce jeszcze jednej. To może babeczkę damy tutaj. Może jednak tutaj. No, to mi w sumie się podoba. To ma być tak właśnie słodkawo, nie? Tak, to będzie fajnie. I ona nie jest jeszcze potuszowana, więc ją potuszujemy. I też nakładam klej tylko na dół tej babeczki. W sensie tutaj tylko troszeczkę kleju dam. I ją tak wcisnę tutaj. I żeby ona się właśnie tym dołem przykleiła. No i ten cukierek to chyba wezmę na pół, podzielę. I pół tego cukierka włożę z tej strony. A drugie pół włożę z tej strony. O. Może jakoś tak. Nie lubię symetrii, wiecie, więc kombinuję, żeby on nie był symetrycznie przyklejony, ale to jest właśnie to. Jego sobie damy tutaj, a ten sobie wystawimy tak, jak jest teraz. Dobra. No i teraz poszukam napisu i przytniemy sobie tutaj ten, bo mi się tutaj ta podoba. Takie wykończenie, ono będzie troszkę takie, wiecie, takiego nam troszkę bałaganu doda, ale myślę, że to będzie też spoko wyglądało. Nie wiem, czy czasami nie wyrzuciłam tego napisu, ale słuchajcie, przycięłam sobie już odpowiednio większy kawałek ten tutaj i teraz sobie go tutaj przykleimy i zrobimy sobie tą bazę. Czekajcie, tylko ja, żebym była pewna, że nam starczy tego papieru. Czy to będzie to tak zwane jest... No, starczy. Tak zwane sprawdzenie na szybko. No, raczej by nam starczyło, ale aczkolwiek wiecie. Wolałam się upewnić. I znowu tutaj robię taką malutką rameczkę, żeby ten pomarańcz nie przyćmił nam całości. Muszę odsunąć, słuchajcie, bo tutaj jest taki... To jest taki... Jak się nazywa? To jest taki... klejowe tutaj wykończenie, muszę je tam usunąć i wyciąć. I teraz tak, żeby mi się to zmieściło, to najpierw zagniemy sobie papier. Miejsce, w którym chcemy to zagiąć, tutaj złożyć tą kartkę. Tutaj patrzymy, starczy? Tak, myślę, że to będzie ok. Tutaj sobie to w ten sposób, oj, widzicie, złożę. O, i teraz sobie przytnę. Tak to musiałabym wyciągać znowu dużą,
dużą gilotynę. Nie chcę z tą dużą gilotyną to brać. Zobaczmy sobie, to przytniemy. Tak. Teraz sobie przytniemy też tu. A, tutaj sobie troszeczkę tylko odetnę dosłownie milimetr tego kleju tutaj. Klejowych substancji. No i cóż, bierzemy sobie znowu vintage. I robimy vintage'owe wykończenie. To jest nierówno. Hello. To jest nierówno i to jest tak delikatnie, widzę, nierówno przyklejone. To już nic nie będzie wiedzieć. Delikatnie jednak ten papier inaczej przyjmuje klej, wiecie? Taki papier DJ. Ale mówię, to jest do drukowania. Może dlatego po prostu się to nie bawię, bo to trzeba znaleźć dobre miejsce. Nie wiem. Ale nie mam drukarki w każdym razie. Żałuję, bo czasem chciałabym mieć, ale nie mam. Dobra. Teraz tak, to możemy sobie delikatnie też na takim panelu przykleić, dlatego że to też będzie fajnie, mi się wydaje, wyglądało. Tak, i tutaj też muszę dość dobrze ten klej rozprowadzić, żeby się tutaj ta kartka nigdzie nie zapadała, nie podnosiła, nie odstawała. Więc musimy ją tak dobrze przykleić do tego panelu. Jak on się tak delikatnie ponosi na prawo, lewo, to tak jest całkiem spoko, nie? Ale żeby ona się gdzieś tam nie wyginała za bardzo. No i teraz robimy tak. I teraz szukamy tutaj środeczka naszej kartki. Nie znalazłam tego napisu. Ja nie wiem, pewnie go niechcący wyrzuciłam. Więc mam tutaj napis tej kolekcji Wesołego Halloween. Oczywiście sobie go tutaj przytuszuję, żeby nie był taki rażący, żeby tak się nie rzucał w oczy. I przykleję sobie go tutaj wyżej na to, bo nie chciałam tutaj przyklejać na tą, bo fajnie wygląda ta. Fajnie wygląda ta. Jak ona się nazywa? Miotła. Może tutaj damy Wesołego Halloween. Nie, jakoś tam u góry mi się go bardziej podoba. Także nakładamy sobie kleju. I przyklejemy tutaj. Ja już też się odzwyczajałam tych napisów, bo mam te moje napisy te wycięte i tych prostokątów się odzwyczajam, tych prostokątów. Jakoś tak teraz zwykle tego nie robię, no ale tutaj chciałabym użyć właśnie tej kolekcji głównie, więc. No i tak wygląda karteczka z DJ. Ja myślę, że całkiem fajnie mi to wyszło. A kolekcja jest naprawdę urocza, także tutaj połączyłam, widzicie, taki bardziej ciemny papier z takim bardziej różowawym, wesołym. Także bardzo serdecznie polecam wszystkim, którzy właśnie mają możliwość sobie podrukować, a przede wszystkim tym, którzy właśnie robią też dużo, więc mogą sobie to kilka razy drukować, ile trzeba. Bo jednak z kolekcją taką, wiecie, kupioną, no to kupicie i macie, i jak zużyjecie, no to nie ma, tak? Tutaj możecie sobie w nieskończoność drukować te papiery, także to jest na pewno absolutna zaleta. Więc serdecznie Wam polecam. Także zapraszam Was do Kraftowej Przystani. Gdzie ja tu włożyłam to? Kraftowa Przystań. Kraftowa Przystań. I jeśli Wam się podoba, jeśli będziecie też chcieli stworzyć takie karteczki, to serdecznie zapraszam. Jeszcze zdążycie kupić, wydrukować, zrobić i na Halloween jeszcze będą gotowe. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i oczywiście za chwileczkę dowiemy się, kto wygrał ostatnie gruszowanie. Poproszę o kontakt do mnie, a my się bawimy na kolejny miesiąc, listopad, bo to już są ostatnie podrygi jesieni, także listopad to będzie hasło jesień i tak jak mówię, kolory jesieni albo Halloweenu też, bo w jesieni to Halloween dla mnie to jest, wiecie, to i to. Także może być jesienna praca, może być tylko kolory jesieni mogą być, może być Halloweenowa, także jak Wam się będzie wygodnie pracować. I dziękuję wszystkim, którzy zgłosili się w kolejne gruszowanie październikowe. Prace są fantastyczne. Kto chce pooglądać albo zgłosić się do zabawy, to zapraszam na grupę inspiracyjną Co nam w gruszy gra. I tam wszystkie zwykle podpinamy do góry. Zawsze posta z gruszowaniem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Serdecznie Was pozdrawiam i miłego Halloween. Pa!
Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć klawisz wesprzyj i dołączyć do teamu, albo klawisz podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!